Ja będę mówić dzisiaj na podstawie doświadczeń projektu Cyfrowa przyszłość w nauczaniu i kształceniu nauczycieli. Więc będę mówić o konkretnym projekcie, który miał miejsce na dwóch uniwersytetach Sheffield Hallam University, na którym ja pracuję, i University of Sheffield. Ale będę też mówić bardziej ogólnie na temat kompetencji cyfrowych i takiego postulatu, żeby otwartość i kwestie zasobów edukacyjnych włączyć do takiej poszerzonej definicji kompetencji cyfrowych. Więc po pierwsze projekt Digital Teachers in Teacher Education miał miejsce pomiędzy w roku akademickim 2011-2012. To były te dwa uniwersytety. 10 szkół, głównie w Sheffield, ale też w okolicy rejonu South Yorkshire, szkoły podstawowe i szkoły średnie. Celem projektu był rozwój i dzielenie się przykładami dobrej praktyki w nauczaniu. Skupiliśmy się na dwóch kwestiach. Na kwestii kompetencji cyfrowych, czyli digital literacy, i też na kwestii tworzenia nowych materiałów na temat tego, w jaki sposób i szkoły, nauczyciele pracujący w szkołach, uczniowie z tych szkół, ale również studenci kierunków nauczycielskich i wykładowcy mogą bardziej zaangażować się z otwartymi zasobami edukacyjnymi. I w nawiązaniu do pierwszej prezentacji, która mówiła o wyzwaniach związanych z otwartością, ja myślę, będę bardziej się skupiać na tym, jak można korzystać z zalet otwartości. I rezultaty projektu to m.in. otwarty podręcznik, o którym trochę więcej powiem później, i też platforma cyfrowa Łąka przeznaczona głównie dla szkół podstawowych, która jest miejscem, gdzie dzieci mogą umieszczać własne historie na temat tego, jak rozumieją cyfrowe kompetencje. I na końcu prezentacji, która zresztą już jest na slajdzie, są linki do tych wszystkich zasobów. Wszystkie zasoby wyprodukowane w ramach projektu to otwarte zasoby edukacyjne, więc każda osoba na tej sali dosłownie w tym momencie może na zasadzie licencji Creative Commons, która pozwala na podjmowanie, przekształcanie i tak dalej, z nich korzystać, i bardzo, bardzo do tego zapraszam. Jeśli chodzi o kontekst projektu, to można przypomnieć to powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, i zajmowanie się kwestiami edukacji, kwestiami e-learningu Anglii, Wielkiej Brytanii w tym momencie jest dość ciekawą propozycją, bo mówimy o kontekście bardzo gwałtownych zmian w strukturach szkolnictwa, podwyższenie, kompletna zmiana finansowania studiów wyższych, podwyższenie wczesnego trzykrotnie, i wcześniej podczas prezentacji profesor mówił na temat kwestii rynku pracy. W momencie, w którym studenci w Anglii będą kończyć studia z długiem około 50 tysięcy funtów, jak mniej więcej, kwestia rynku pracy nagle staje się bardzo, bardzo, bardzo istotna. I też projekt odbywał się w kontekście ogólnokrajowej dyskusji na temat tego, jakie jest miejsce informatyki i kwestie kompetencji cyfrowych w programach kształcenia, zarówno na poziomie szkolnictwa obowiązkowego i szkolnictwa wyższego. Jeśli chodzi o sposób, w jaki kształci się nauczycieli w Anglii, to nawet nasz projekt pokazał to, że jest wiele różnorodnych modeli. Studenci mogą albo kończyć trzyletnie kierunki nauczycielskie, mogą kształcić się nauczycieli na studiach podyplomowych, mogą brać udział w programach, gdzie kształcenie odbywa się w szkole. I zaletą otwartych zasobów edukacyjnych jest to, że dzięki tej
niekomercyjnej, nieograniczającej licencji mogą być bardzo, bardzo zaadaptowane do potrzeb kształcenia nauczycieli, zwłaszcza w momencie, w którym ci nauczyciele starzyści czy też ich wykładowcy znajdują się poza macierzystą instytucją i potrzebują dostępu do zasobów w danym konkretnym momencie. I to jest też coś, czemu się przyglądaliśmy podczas projektu. Jeśli chodzi o to, jak patrzyliśmy na kwestię koncepcji umiejętności cyfrowych podczas projektu, po pierwsze, byliśmy bardzo zaangażowani z koncepcjami, jakie rozwinęła Joint Information Systems Committee. To jest główna instytucja w Anglii, która jest odpowiedzialna za kwestie jakości związane z e-learningiem. I to była instytucja, która sfinansowała 3-letni program ogólnokrajowy na temat otwartych zasobów edukacyjnych, w ramach którego odbył się nasz projekt. Podczas naszej współpracy ze szkołami i z uniwersytetami patrzyliśmy się na umiejętności cyfrowe jako kontynuum pomiędzy tym, co jest czysto społeczne i tym, co jest czysto techniczne. I to, co okazało się dość istotne i to, co było tematem przewodnim podczas naszych rozmów i z nauczycielami, i z już pracującymi w szkołach, i z wykładowcami, którzy ich szkolili, ale też z nauczycielami starostami, to była ta koncepcja cyfrowych tubylców. I tutaj taka anegdota. Rozmawialiśmy na temat otwartych zasobów edukacyjnych i tego, jak koncepcje otwartości nauczyciele starości mogą włączyć do swojej praktyki w szkołach. I to była grupa młodych ludzi, co najwyżej 21-22 lata. Ich uczniowie byli 4-5 lat młodsi. I ta grupa nauczycieli starzystów mówiła o sobie jako o zupełnie innym pokoleniu, które pamięta jeszcze świat sprzed Google'a i które pamięta jeszcze świat sprzed telefonów komórkowych. Mimo tego, że różnica pomiędzy nimi, różnica wieku pomiędzy nimi a uczniami, to było zaledwie 4-5 lat, także coś, czemu chcieliśmy się mocno przyjąć, to skrytykować tą koncepcję, ten mit i dać nauczycielom narzędzia, które pozwolą im się wyzwolić od pesymizmu i tego, że dla nich jest już za późno, bo to też był temat przewodni w momencie, w którym rozmawialiśmy o koncepcjach cyfrowych i o tym, jak nauczyciele mogą się dzielić zasobami edukacyjnymi, które sami tworzą. I tak jak wspominałam na początku, nasze podejście do kompetencji cyfrowych przyglądaliśmy się temu, jak do tej koncepcji moglibyśmy wprowadzić pojęcie koncepcji cyfrowych dla otwartości. I narzędzie, jakie zastosowaliśmy do tego, żeby przyjrzeć się kompetencjom cyfrowym dla otwartości w praktyce, to był otwarty podręcznik. Jednym z głównych celów projektu było też przyjrzenie się temu, w jaki sposób bardziej kreatywnie dydaktycy i nauczyciele mogliby się dzielić zasadami edukacyjnymi, które produkują. I otwarte podręczniki pozwalają na udostępnienie zasobów edukacyjnych w sposób, który pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie i przekształcanie, tak żeby tworzyć utwory zależne. Ale najważniejsze jest to, że otwarte podręczniki to przykład praktyki społecznościowej, gdzie użytkownicy
i konsumenci wymieniają się rolami i mają pole do popisu dla własnej kreatywności. Format otwartych podręczników i przykładowo podręcznika, który myśmy stworzyli w ramach projektu, oznacza niski koszt, relatywnie łatwy dostęp dla innych i możliwość przetwarzania i adaptowania treści do pedagogicznych potrzeb nauczycieli i uczniów. Podręcznik, który stworzyliśmy, to nie tylko treść na temat kompetencji cyfrowych, przykłady mini case studies, projektów, które nauczyciele podejmowali w szkołach z uczniami i tak dalej. Ale oprócz tej treści mamy też funkcję, którą nazwaliśmy Thinking Space, miejsce dla myślenia. To miejsce dla myślenia jest miejscem, gdzie użytkownicy mogą się zalogować i zaznaczyć i eksportować fragmenty podręcznika jako dokument i w tym momencie stworzyć swój własny, spersonalizowany podręcznik i wersję, która jest dostosowana do ich kontekstu i poziomu zaangażowania z kompetencjami cyfrowymi. To jest coś, ta funkcjonalność jest czymś, nad czym jeszcze pracujemy i w planach mamy możliwość interakcji z innymi użytkownikami. I wracając do tego, co wspomniałam na samym początku, postulat poszerzenia kwestii kompetencji cyfrowych o kompetencje cyfrowe związane z otwartością. Tytuł projektu brzmi cyfrowa przyszłość nauczycieli i próbowaliśmy się w ramach projektu zastanowić, kim będą ci nauczyciele w przyszłości i dzięki wykorzystaniu otwartych zasobów edukacyjnych i filozofii, jaka podpina te zasoby edukacyjne. Proponujemy, że ta nowa, zmieniona tożsamość nauczycieli to sama, która pozwala im być majsterkowiczami, brać, pożyczać, kombinować i miksować materiały z różnych źródeł i tworzyć własne, projektować własne. Nauczyciel jako przedsiębiorca i nauczyciel jako badacz, który przyjmuje się i przygląda w swojej własnej praktyce edukacyjnej. I do tego kompetencje związane z nauczaniem i uczeniem się, jak dwa rzędy. Po pierwsze umiejętności związane z lokalizacją i skorzystaniem z istniejących otwartych zasobów edukacyjnych i umiejętności, które pozwalają nauczycielom przyszłości na to, żeby tworzyć i przekształcać otwarte zasoby edukacyjne i kompetencje związane z kwestiami pedagogicznymi. Kompetencje, które pozwolą tym nauczycielom na to, żeby w łatwy sposób zintegrować i poszerzać swoją praktykę pedagogiczną i nauczać im się przy użyciu otwartych zasobów edukacyjnych i w końcu być może w którymś momencie otwarte programy kształcenia, które pozwolą na to, żeby te treści, które w tym momencie są w otwarty sposób dostępne na serwerach Uniwersytetu Harvarda czy gdziekolwiek indziej, będą mogły być wprowadzone do otwartego programu kształcenia w szkole, czy też na uniwersytecie, zarówno w Sopiąprze, jak i w Wielkopolsce. Bardzo coś, na czym nam bardzo zależało podczas projektu i również w momencie, w którym oficjalny projekt i oficjalne finansowanie projektu się zakończyło, ale wchodzimy w etap, w którym
bardzo chcielibyśmy pracować nad rozwinięciem funkcjonalności otwartego podręcznika. Chciałabym wszystkich zaprosić do tego, żeby zajrzeli na stronę otwartego podręcznika i zadawali nam jak najwięcej pytań i sugestii na temat tego, co moglibyśmy usprawnić, żeby kontynuować nasz projekt przyglądania się temu, jak mogą wyglądać kompetencje cyfrowe dla otwartości i kompetencje cyfrowe dla przyszłości. Dziękuję. Thank you.